wiemy, że ten przejazd to tylko przejazd zapoznawczy, próbny. Przejazd również po to, żeby wybadać przeciwnika, jak on będzie jechał w tym pierwszym przejeździe, który jest oceniany przez sędziów. Pali, przyjechał teraz z Kuszowa. Czeka, koledze. Jakaś korekta w wykonaniu palnika. I jakże efektownie prezentuje się ten przejazd. Kłęby dymu wydostające się spod kół u Michała Wojtana. Taka sytuacja również ogranicza widoczność i utrudnia jazdę goniącemu go przeciwnikowi. Efektownie wyglądający przejazd obu zawodników, a wynik tego przejazdu to 6-4, zatem dosyć blisko, prawie remisowo, 6-4 przewaga dla Michała Wojtana. Michał Wojtan prowadzi 6-4 w pojedynku z palnikiem. Jeszcze szybko można porać intercooler. Mocy nigdy za dużo. Tomasz trzyma wszystkich drifterów. To, o czym wspominałem, najmocniejsze pojazdy walczące w ligach driftingowych w Polsce legitymują się mocą ponad 1000 konnych pojazdów. Na całe szczęście żaden regulamin nie ogranicza mocy samochodu, ale zobaczcie, jak Michał Wojtan bardzo ładnie, jak przylepiony, jak cień przemyka cały czas zapalnikiem. Bardzo ładna jazda obu zawodników. Znakomicie to wygląda. Wielkie brawa dla obu zawodników, przepiękna jazda. I chwilkę poczekajcie, nie wiemy, czy będzie dogrywka, czy tej dogrywki nie będzie.